Hej, cześć moi drodzy, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Pomimo tego, że dzisiejszy filmik nie będzie miał wiele wspólnego z naturą, to jednak zawsze chcę was ciepło i serdecznie przywitać. A teraz właśnie prowadzę na temat. Słuchajcie, przyszła wiosna, zobaczcie, każdy chce oddychać świeżym powietrzem, jest pięknie. Więc powinniśmy też zadbać o nasze auta, żeby i oni mogły oddychać czystym powietrzem. A dzisiejszy film będzie związany właśnie z wymianą filtra powietrza. Więc bierzemy się za filtr powietrza. Musimy wykręcić, tu są takie gwiazdkowe jakby, nie gwiazdkowe, tylko to nie są, czekajcie, torksy, dobrze mówię? Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósta z tyłu i oczywiście wypiąć wtyczkę, tak? Potrzeba będzie? Nie, wtyczki nie musimy wypinać, sorry. Odchylimy sobie na bok, dobra, ja wykręcam. Ok, mamy wszystkie, tam jest tak fajnie zrobione, że nawet śruby wykręcicie do końca i one wam jakby nie wypadną, ponieważ mają, jakby to powiedzieć, a ja tak muszę wtyczkę wypiąć, bo mi będzie się ciągnąć. Tutaj wysuwamy to o coś. Wysuwamy tamte mocowanie przewodu. Kurczę, zawsze zapominam jak to idzie. Aha, wysuwamy po prostu żółtą część i potem naciskamy. Żółty element wysuwamy do góry, wtyczki. I potem naciskamy i wysuwamy. Czyli tak, odchylić sobie teraz mogę ten filterek. Matko, jak tu ciasto się porobiło. Nie wiem, czy go wymieniać. Zobaczcie, widzicie? One są tak fajnie zrobione, że nie wypadną po prostu. Czy pewnie by... Nie, no wypadłyby. Ale jest takie miejsce, że już wykręcicie z tamtej dolnej części, a one się nadal trzymają i nie trzeba się martwić, że je pogubicie. Zobaczmy, jak tutaj sprawa wygląda z tym naszym filtrem. No pięknie, zobaczcie, z tej strony. A z drugiej już nie tak bardzo. Z tej pięknie, a z drugiej już tak średnio. Dobra, robimy podmiankę, stary do opakowania. W środku oczywiście przelećcie sobie odkurzaczem, bo tam zawsze jest trochę jakiegoś syfu, zresztą zobaczcie sami, widzicie. Zobaczcie, piach leży jakiś normalnie, ale dalej nie poszło. Ja to odkurzam i zaraz montujemy. Dobra, myślę, że jest zajebiście. Montujemy filterek.
i skręcamy. Jak są dobre śruby, nie przeciągnięte, to będziecie czuć, że dokręcicie do końca i będzie opór taki znaczny. Ja już mam niestety dwie przeciągnięte śruby i już muszę na wyczucie robić, bo wiecie, śruba już jest wkręcona do końca, a jakby jeszcze się obracał, więc już po prostu jak wiem, że dochodzi mi, to po prostu no z wyczuciem, że delikatnie wtedy jeszcze tam jeden ruch, bo nie chcę psuć dalej jakby tego gwintu w środku. Ze dwie takie mam gorsze, a pozostałe są ok, dojeżdżam do końca i jest momentalnie jakby zatrzymanie śruby, o tak w tym przypadku czuję, że i koniec, tak? Ta też ok. Ta też trzyma. Trzyma. Ta już mi zaczyna właśnie, o, puszczać. To zostawiamy. Te dwie mam gorsze. Siedzi. Siedzi. Wypinamy kostkę. Wypinamy, słuchajcie, to żółte wyciągacie do góry. Do góry odciągacie. Wciskacie następnie ten dzyndzelek. I wysuwacie. A wpinamy, poniekąd samo się wpina, tylko potem dociśnijcie to żółte zabezpieczenie i wsuwkę przewodu tam, żeby się trzymał, żeby nie dyndał. Dobra, kolejna rzecz ogarnięta. No i skoro mamy to już zrobione, wymienione, możemy śmiało ruszać w podróż. Autko dostaje świeże powietrze, lepiej pracuje, żwawiej jedzie. A was cóż, mogę zaprosić tylko na spacerek po tak dobrze wykonanej robocie. A ze mną to wiecie, jak zwykle. Jak nie w las, to na mokradło albo nie wiadomo gdzie. Pięknie, pięknie. No nic, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, cześć.